kiedy patrzę na ten pokój, przypomina mi się historia trzech braci, którzy właśnie w jednym pokoju mieszkali. Problem ich pokoju polegał na tym, że panował tam niesłychany bałagan i to bałagan znacznie większy niż ten, który tutaj możemy zobaczyć. Skąd się to brało? Mianowicie stąd, że ci bracia w żaden sposób nie potrafili utrzymać porządku, który sobie zrobili. Owszem, sprzątali, zawsze w soboty, to jest taki zwykły dzień przeznaczony właśnie na sprzątanie, ale chociaż bardzo się przy tym napracowali, bardzo narzekali przy tym sprzątaniu, to nie przeszkadzało im w tym, żeby w poniedziałek, czy już nawet w niedzielę, porozrzucać wszędzie ubrania, pozostawić za sobą bałagan, nieporządek, porozrzucać śmieci. Niczego w swoim życiu nie potrafili się ze swojego doświadczenia nauczyć. Ich życie opierało się nie na mieszkaniu w tym pokoju, ale na życiu od sprzątania do sprzątania. W zasadzie całe to ich życie opierało się, obracało się wokół tego, żeby posprzątać. Z tą historią kojarzy mi się z kolei tekst, który można przeczytać w liście do Rzymian. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój mamy z Bogiem. Tak się składa, że w języku polskim pokój ma przynajmniej dwa znaczenia. Jedno to, o którym mówiłem, pokój jako pomieszczenie, a drugie to stan między dwoma stronami, które wcześniej prowadziły wojnę, ale teraz zawiesiły broń. Bóg przez Jezusa Chrystusa, i o tym mówi tekst, który przeczytałem, zawarł z nami pokój, dał nam swój pokój, uregulował relacje między Nim a nami. Chciał nam dać, czy chce nam dać porządek, ład, harmonię. Jak wygląda ten pokój między Bogiem a nami? Zastanowimy się nad tym w najbliższą niedzielę, na którą serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Chciałbym dzisiaj podzielić się bardzo dramatyczną historią trzech braci, którzy dzieci, ale dramatyczną?